Siemanko, witam was na kanale Skutif. Dzisiaj jest super dzień, piękny dzień, bo jadę na Freestyle Heroes. Zupełnie tak jak w zeszłym roku, jedziemy na mega rampę, tylko że tym razem nie do Gliwic, a do Gdańska, w którym będzie w ogóle dużo więcej osób na pokazie, bo z tego co tam słyszałem i tam czytałem, ma być w ogóle ponad 5000 ludzi, więc to jest mega dużo. Jaram się też, że znowu pojeżdżę sobie na mega rampie. Oczywiście pojeżdżę z wami, będziecie cały czas na moim kasku. Właściwie to trochę nie mam czasu, bo jest wcześnie rano i muszę jechać, więc widzimy się pewnie gdzieś dalej. Tak jak widzicie, już wyjechałem do Gdańska, jadę autobusem, bo pociągi w ogóle były wszystkie zajęte. Ale jedziemy, nie? Dobra, godzina 16 i wreszcie dojechałem. Trochę mi to zajęło, bo autobus miał jeszcze opóźnienie i to dosyć spore, bo właściwie jechałem autobusem 5 godzin tutaj, ale wreszcie dojechałem, mam jeszcze dosłownie 4 godziny jazdy, żeby sobie poćwiczyć na tej rampie i lecę tam jak najszybciej, żeby też wam ponagrywać więcej, żebyście mieli więcej materiału, więc widzimy się już pewnie na samej arenie. Dojechał Kuba. Siema. I bardzo jechał. Siema. I czekamy, teraz wbijamy na rampkę. Kuba ze składa zmieniamy, secik. Zmieniamy części, żeby były fresh, bo to jest, jak jest taka prędkość, to musi być na dotyk płynnie i bez żadnych zakłóceń. Także nowe koła wlatują, nowa kiera wleciała, będziemy naginać. No ja mam z odzysku set, ale jakoś dam radę. Nie? Nie przejmuj się, ja też. Nagrywamy, moi drodzy, reaction Kuby na rampę. Stąd. Już. Co ty po środku, stary? Ja pierd... Wypikasz to. Ja pierd... Ja otworzę i wiesz, kto się że będzie. Ale jestem spragniony, Bartek. Masz jakiegoś monsterka? Ja muszę napić wody, tutaj była lodówka. No. No, to jest lodówka. Dzięki, stary. No i mam. Zrobiliśmy parę skoków z Bartem. Jest trochę inaczej niż w zeszłym roku, w sensie inaczej to trochę oboje czujemy, ale na ogół jest git. Już parę triczków zrobiłem, tu może wam gdzieś wstawię, ale teraz wam nagram realnie to z GoPro. Pożegnałem się, bo nie mogłem na wprost, ale z flipem jest motywacja. Z flipem jest motywacja. Flip, dawaj. Nie gadaj, że on to robi. Nie gadaj. Jo! Jo! Pan jest pierej! Mega w lewo poleciałem. Strasznie w lewo poleciałem. Plan jest taki, żeby zrobić fingera 4 rewindy. Myślę, że kurde do zrobienia. Próba numer 2. Ładujemy, lądujemy. Ładujemy. Z bomby na bombę, stary, twój tekst i lecisz, nie? A jak? Jest! O, jojo, kur... Prawie z drugiej próby zrobiłem. Ale to już jest ten moment, z którego się zaczynam cieszyć z każdego skoku, nie? Bo przed chwilą się srałem, ale teraz jest już git. Źle odbiłem rewinda. Kamerą nagrasz? O nie. Teraz muszę flipa.
O, nie doleciałem, stary, prawie! Jest! Stary, zrobiłeś! Oh, yes! Stary, w ogóle robiłeś? Zgasło światło, zapaliłeś! Dobra, siadł, przełamałem się znowu, bo nie dolatuję prawie, lecę na case'a, nie? Naszła mnie taka myśl, bo miałem robić flipa, ale mnie tak zgibało w lewo, prawo i bym poleciał krzywo. I se randomowo zakręciłem barbar inward i w sumie próbuję 3 bary do inwarda. To by było mega mocne ogólnie, a myślę, że to jest possible ogólnie. Mała reklama. Bartek nagrywa teraz edit. I 3 razy zrobił jeden trik mega mocny. I głównie zrobił 3 razy, bo za każdym razem jakieś przeciwności losu były. Tak, za pierwszym razem światło zgasło. Później zrobiłem trochę sketchy. No i za trzecim siadło, ale mogłem to zrobić z tej drugiej próby, z której faktycznie zrobiłem. Ale wyczekujcie editu, bo jest mega mocny. Serio. Trzy bary inwardzik, nie? To był ostatni skok, bo właśnie mówili, że schodzimy. Dobra, była chwilka przerwy na FMX-y i kłady, ale wjeżdżamy ze świeżą energią. Pierwszy skok i lecimy. Zrobiłem przed chwilą 5 barów, tak ona wprost, ale nie nagrałem wam tego. Yo, jak leci! Nice! Jest godzina 20 i tak już średnio możemy śmigać, bo tutaj chłopaki zakładają te takie obrysowania Freestyle Heroes i nie możemy skakać, więc raczej na dzisiaj to będzie koniec klipków i widzimy się jutro ze świeżą jakąś porcją. Patek prawie zrobił kolejnego... To już jest w ogóle... Cenzura! Proszę, ja jestem ochroniarzem, to są zbyt cenne nagrywki, nie można tego tu pokazywać. Witam was, moi drodzy, w drugim dniu, jest drugi dzień, godzina 11 i się przebieramy na session. Jestem ciężki, bardzo ciężki. Ja jestem lekki jak piórko. W ogóle wczoraj próbowałem flare z takiego... No, z takiej gąbki. Poduchy białej, no, z takiej trampoliny jakby, nie? Mogę wam gdzieś tu wstawić klipek, może teraz będziecie mieć. Syrski. Mieliśmy
mieliśmy chwilkę przerwy, teraz będzie pit party, czyli spotkanie ze wszystkimi, w sensie z osobami, które wykupiły sobie dostęp, żeby się z nami spotkać, pogadać, zbić piona. I jest dosłownie za 20 minut, więc widzimy się pewnie na pit party już. Siema, zaraz będę skakał. Idziemy pod ścianę Monstera. Tak. Pierwsi ludzie wchodzą. Wchodzą. Mara ludzi. Nie mogę, jak dziecko się siedzę. No pewnie, siema. A jeszcze jedną prośbę mam, będziesz mógł nagrać pozdrowienia dla mojego kolegi. No, jak się kolega nazywa? To jest Hekcio. Hekcio. No, Hekcio. Dobra, razem na hulajnodze jeździmy. Dobra, pozdrowienia dla Hekcia. Yo, yo. Dzięki wielkie, spoczko. Daj, mam też fotę zrobić. Dawaj. Dobra, za 15 minut zaczynamy show. Już się ludzie zbierają. Jest dobrze, pierwszy skok będzie najgorszy. Trzeba polecieć na wprost, bez flipa. Nie robimy flipa. Także... The fuck should I? Tak, dawajcie, szybko.